Zakaz palenia w kopciuchach i kominkach. Posypiają się kary? Gminy już wiedzą, czym się grzejemy. Mogą egzekwować zakazy palenia w kopciuchach i kominkach. Urzędnicy otrzymali dostęp do informacji o źródłach ogrzewania, które trafiły do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Oznacza to, że jeśli tylko zechcą, mogą skutecznie egzekwować zakazy palenia w kopciuchach i kominkach. Centralna baza danych CEP ma pomóc w walce ze smogiem pochodzącym z domowych palenisk. Dane, które dotąd na własną rękę zbierały gminy, były mało wiarygodne. Nawet jeśli gmina prowadziła inwentaryzację, to mieszkańcy nie mieli obowiązku informowania urzędników, z jakich urządzeń korzystają do ogrzewania domów. Sytuację zmieniła CEP. Jeśli do 30 czerwca 2022 rok Właściciel lub zarządca nieruchomości nie zgłosi źródła ogrzewania, grozi mu grzywna. Mimo, że dane w CEP są wciąż niepełne, deklaracje wpływają, to samorządom zależało na dostępie do deklaracji, które mieszkańcy już złożyli. Przypomnijmy, że nie wszystkie z nich przechodzą przez ręce urzędników. Można je składać nie tylko na papierze w urzędzie, lecz także elektronicznie. W związku z tym urzędnicy w aplikacji zone.gunb.gov.pl otrzymali dostęp do wszystkich danych z CR dla obszaru swojej właściwości, wyjaśnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego GUNB. Dostęp do nowej funkcjonalności zapewniamy zarówno administratorom lokalnym, jak i użytkownikom lokalnym, dodaje. Informacje można przejrzeć w podziale m.in. na adres budynku, typ deklaracji, źródło ciepła. Klasę kotłów, rodzaj paliwa, kopciuch łatwy do namierzenia, dla chętnych możliwość korzystania z lokalnych raportów ma szczególną wartość dla gmin zaangażowanych w walkę ze smogiem. Będą pomocne zwłaszcza w województwach, w których w życie weszły przepisy zakazujące stosowania przestarzałych kotłów i urządzeń bez tabliczki znamionowej śląskim i podkarpackim. Przysłużą się także gminom, które będą chciały kontrolować przestrzeganie zakazów obowiązujących w dni smogowe, na przykład. Palenia w kominkach o ile nie jest to jedyny źródło ogrzewania domu. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, zapewnia, że dostępne już raporty są wykorzystywane do kontroli i analizy, w które miejsca wysłać patrole. Przypomina też, że Śląski Związek Gmin i Powiatów wydał rekomendacje dotyczące tego, jak powinny wyglądać kontrole źródeł ogrzewania. Restrykcyjnie, czyli mandatem 500 zł są karani ci, którzy nie zrobili nic, aby wymienić źródło ciepła na zgodne z uchwałą antysmogową. Nie chcemy karać osób, które wymieniły instalacje i wciąż oczekują na podłączenie do gazu, zaznacza prezydent Rybnika. To, czy częściowe lokalne raporty CEP pomogą władzom gmin w walce ze smogiem? Będzie jednak zależało przede wszystkim od podejścia władz samorządowych, a jest ono różne. Łukasz Gmurczyk, aktywista antysmogowy Smog Wawerski, wskazuje, że na przykład w Otwocku złożono deklarację zaledwie dla 5% budynków. Miasto nie skorzystało z programu pomocy najuboższym Stop Smog, nie promuje aktywnie programu. Czyste powietrze, choć problem z niską emisją jest oczywisty, w niedzielny wieczór stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 przekraczało o ponad 1000% dopuszczalne normy. Fala deklaracji o źródle ciepła na razie jednak dane są zaledwie cząstkowe. Piotr Kuczera zaznacza, że do bazy trafiło dotąd zaledwie 17%. Deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania w rybniku. To i tak jeden z wyższych wyników w skali kraju. W Warszawie do bazy wpłynęło zaledwie 11%. Spodziewanych deklaracji w Poznaniu 10% w olsztynie 9% Rzeczywiście, w pierwszych miesiącach funkcjonowania bazy raczej nie można było mówić o lawienie deklaracji. Jednak już w styczniu urzędnicy obserwują znaczny wzrost zainteresowania bazą CEP podejrzewają, że ma to związek między innymi ze składaniem wniosku o dodatek osłonowy rekompensujący wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jego wartość jest wyższa. Jeżeli źródło ogrzewania zasilanego węglem zostanie zarejestrowane w CEP. Wysokość dodatku będzie wynosić od 500 zł dla osoby samotnej do 1437,5 dla rodziny sześcioosobowej, podczas gdy podstawowe wartości widełek to 400 150 zł. I tak w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2021 rok. Gdy rozpoczęło się rejestrowanie źródeł ogrzewania, do końca roku miesięcznie wpływało ponad 800 deklaracji. Natomiast przez pierwsze trzy tygodnie 2022 rok wpłynęło ich już blisko 2000. Z czego blisko 350 w formie papierowej. Podobnie jest w innych miastach. Wcześniej do naszego urzędu trafiało najwyżej kilka deklaracji w tradycyjnej formie dziennie. Teraz jest to ok. 30-40 w ciągu doby. Więc jest to wzrost kilkudziesięciokrotny, podkreśla Patryk Pulikowski z biura prezydenta miasta i dialogu obywatelskiego w Urzędzie Miasta Olsztyna. Podobne obserwacje mają urzędnicy z Warszawy i Lublina. Odbierają też więcej telefonów mieszkańców w sprawie CEP. Urzędy nie rezygnują z deklaracji na papierze, sytuację komplikuje rekomendacja przejścia na pracę zdalną urzędników. Leszek Świętalski ze związku Wiejskich HERPE podkreśla, że rząd nie przewidział wysypu wniosków o dodatek osłonowy i deklaracji do CEP. Nie ma szans, by wnioski i deklaracje obsłużyć w trybie pracy zdalnej, chociażby z tego powodu, że pracując z domu, urzędnicy nie mają dostępu do baz danych i nie mogą wynosić z urzędów niezbędnych im do pracy dokumentów, mówi. Przypomina, że nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku elektronicznie. Dlatego też część urzędów wciąż papierowe dokumenty przyjmuje. Patryk Pulikowski z Olsztyna podkreśla, że tamtejszy urząd nie zmienił formy obsługi interesantów. Podobnie w Białym Stoku mieszkańcy nadal mają możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej. Przy czym urzędnicy podkreślają, że nawet jeśli przejdą na pracę zdalną, to tak jak podczas poprzednich fal pandemii będzie możliwość zostawienia dokumentów na przykład w recepcji autorka, Katarzyna Nocuń.